znowu nie do końca odchodzimy od tematu. Patrycja Wanat, dzień dobry, cześć, Radio Tok FM. Cześć Patrycjo. Cześć. Zapnij pas, bardzo cię proszę. Przepraszam, miałem te kasło od czasu, bo jestem trochę chory. Czyli mam gadać jednym słowem, tak? Bardzo cię poproszę, ja się już zamknę teraz. Zwłaszcza, że temat jest taki, że w zasadzie kobieta powinna mówić, a facet powinien milczeć, tak, się nie odzywać. Ale ty jesteś specjalistą od Stanów Zjednoczonych, więc też mam nadzieję, że powiesz mniej więcej o tym kontekście. Ja od tematu nie jestem specjalistą. Przeczytałem w nocy, że nie będzie szóstki. Znaczy, że tak. Nie to, że nie będzie, tylko że Kevin Spacey pojechał na leczenie. Co oznacza de facto, że szóstego sezonu House of Cards już nie będzie, bo już po prostu zakończą produkcję, nie będą w stanie zrobić serialu. Ale jakby nie o tym troszkę, żałuję oczywiście bardzo, zresztą czytałem parę tekstów przez kobiety napisane. Jedna z publicystek Washington Post napisała tekst, którego tytuł brzmi: skoro potępiam to, co zrobił Kevin Spacey, ale czy mogę nadal oglądać House of Cards? Tak, myślę, że to jest taki problem, to jest pytanie, przed którym stajemy. Wiele, tak, z nas stanie. Tak, tak. Ale wiesz, ja jestem przede wszystkim strasznie wściekła na Kevina Spacey'ego i to, jak on w ogóle zareagował i co on zrobił. Nie wiem, czy on już tak bardzo wszedł w swoją rolę i stwierdził, że można manipulować po prostu ludźmi. Mówisz o tym, ludźmi, że wykorzystał, znaczy, że próbował przykryć temat, tak, molestowania. Tak, tak, tak. Swoim coming outem, no to jest obrzydliwe, to znaczy, może wytłumaczymy ten cały kontekst, czyli tutaj Anthony Rapp mówi, że tak, byłem 14-latkiem, przyszedłem na imprezę do Kevina Spacey'ego i on zaczął się do mnie, pijany do mnie, zaczął się przystawiać, na co Kevin Spacey odpowiada: jeśli tak faktycznie było, to jest mi strasznie przykro. Nie pamiętam, bo byłem pijany. Ale jeśli tak było, to jest mi strasznie, tak, a w ogóle to jestem gejem. No po prostu, to jak tak w ogóle można, nie wiem, kto mu to doradził, jacy spece od PR-u, od wizerunku mu to doradzili, no ale naprawdę była to fatalna rada. Ale też ja czytałam bardzo dużo takich opinii, które pojawiały się właśnie w środowisku LGBT. Znaczy wszyscy, całe to środowisko jest wściekłe na Kevina Spacey'ego, no bo to jest jakby też psucie jakiejś pracy, którą oni wykonywali przez wiele, wiele lat. Jakby nie możemy mylić no po prostu pedofili, tak, z byciem homoseksualistą, no to jest po prostu zaprzeczenie. Podkreślmy, że akurat Spacey został oskarżony, bo to w ogóle różne historie, tak, to jest kobiety, mężczyźni, geje, nie straight, no różne sytuacje zdarzają. Spacey został oskarżony o molestowanie 14-letniego chłopca. No właśnie, tak, no to jest ta granica, tak? To jest wielka różnica, która czyni z tej sprawy zupełnie coś innego niż w przypadku. Ale próbuję cię sprowokować teraz. Weinsteina. Bo ja pamiętam, że jak sprawa Polańskiego, ta ostatnia odsłona, tak, sprzed, tak, ilu tam 3, 4 czy 5 lat, ujrzała światło dzienne, to wówczas bardzo duża część dziennikarzy w Polsce stanęła w obronie Polańskiego. Pamiętamy to dobrze, nie będę szedł oczywiście po nazwiskach, nie ale... Nie tylko w Polsce. No oczywiście, jest... na całym świecie, tak, ale w Polsce, no, tak, bo to Polak, tak, tak, i wielki, i tak, wspaniałe filmy robi, i Chinatown to jest jeden z moich ukochanych filmów, najlepszych na świecie. Więc musimy go bronić. Ja wczoraj... A teraz nagle dzisiaj wszyscy... Czy to oburzające? Ale o Polańskim jakoś już nie pamiętamy. To jest, wiesz, ja wczoraj bardzo długo o tym myślałam i też zostało mi zadane wczoraj takie pytanie w prywatnej rozmowie, czy powinniśmy na przykład nagradzać takiego twórcę, który został oskarżony o coś takiego. To jest, widzisz, to jest strasznie śliski temat, nie? Bo, to nie śliski temat, to jest temat, z którym się zderzamy codziennie. Tak, czy mogę powiedzieć, że Chinatown jest super filmem? Albo czy mogę powiedzieć, że Harvey Weinstein jest czy był chyba już raczej, fantastycznym producentem? Produkował dobre filmy, czy był fantastycznym producentem tego? No był bez wątpienia. No. Nie mam żadnej wątpliwości, że był nieprawdopodobnym fachowcem w produkcji filmów. To mogę jest tak powiedzieć, tak, czy nie mogę że tak powiedzieć? Przede wszystkim należy oddzielać dzieło od osoby. To znaczy, tak, to jest podstawowa różnica. Jeśli chodzi o Polańskiego, jestem naprawdę ostatnia, żeby bronić Polańskiego za to, co zrobił. Z drugiej strony się, oddzielam bardzo te. Wiele osób tak, go tylko, wtedy. Tak, tylko też oddzielam te historie Polańskiego ze Spacey. Dlaczego? Dlatego, że Polański został oskarżony
oskarżony, odbył proces, został oskarżony, trafił do więzienia, został przedwcześnie z tego więzienia... Na obserwację. Był na obserwację w takim ośrodku... W szpitalu więziennym. Tak. Dokładnie, w szpitalu więziennym. Po czym faktycznie wtedy, kiedy okazało się, że ten wyrok może zostać jednak, może dojść do skutku, czyli może faktycznie wylądować w normalnym więzieniu, uciekł ze Stanów Zjednoczonych. Jest tutaj, jakby wiesz, kontekst tego, zobaczymy jak się w przypadku Spacey'ego to potoczy, no bo on też powinien stanąć w takim razie przed sądem, ale tak? Pamiętasz jak Polański się tłumaczył, że on nie mógł zrozumieć tego, dlaczego jego ścigają, skoro to była powszechna praktyka. On to prawie otwarcie mówił, tak? Że to jest... Znaczy, ze strony Polańskiego jest to obrzydliwe tłumaczenie. Kradnę, bo wszyscy kradną, tak? Ale miał rację o tyle, że to była powszechna praktyka, prawdopodobnie do dzisiaj. Ale widzisz, tutaj właśnie dotykamy moim zdaniem sedna tej sprawy. Bo też teraz pojawia się bardzo dużo takich komentarzy, czy sprawa Weinsteina może coś zmienić, prawda? Czy to jest jakiś punkt przełomowy w tym, co w Hollywood się dzieje, czy w ogóle w showbiznesie się dzieje, ale nie tylko w showbiznesie, bo też i w polityce, i w mediach, i w wielu środowiskach. Minister obrony w Wielkiej Brytanii się podał do dymisji. Teraz w ogóle CNN wypuścił taką listę oskarżonych, co stało się z oskarżeniami po Weinsteinie, czyli abstrahując od Billa Cosby'ego, czy od tych wcześniejszych historii. I ta lista zatacza coraz szersze kręgi, to nie tylko jest show biznes. No ale wracając, Bill O'Reilly, czy to może... Największa gwiazda dziennikarstwa w Stanach Zjednoczonych. Tak, na przykład. Zakończył karierę z tego powodu. No a Brett Ratner, kolejny producent, który miał teraz produkować film o Hugh Hefnerze i go nie będzie robił. Tak. No to naprawdę bardzo dużo tam nazwisk się pojawia, ale czy ta sprawa może coś zmienić? I wczoraj czytałam w Guardianie taką bardzo długą analizę, gdzie wypowiadało się wielu mądrych ludzi i oni mówili, że pewnie na takim... wszystko wróci w pewnym momencie do normy, ale jest jedna bardzo ważna sprawa, że zmienia się świadomość. I zmienia się świadomość z jednej strony u mężczyzn, z drugiej strony zmienia się, i to jest moim zdaniem bardzo ważne, zmienia się świadomość u kobiet. Znaczy to, że... powinny powiedzieć nie i mogą to zrobić w każdej sytuacji. I to, że mogą publicznie, to, że to wszystko stało się publiczne, tak jak powiedziałeś, wszyscy o tym mówili, ale nikt o tym nie mówił publicznie, tylko w kuluarach i w plotkach, to, że zaczęto się mówić o tym publicznie, że zaczęto mówić o konkretnych nazwiskach i to konkretnych nazwiskach z pierwszych stron gazet, to naprawdę ma, to jest ogromne, to jest naprawdę rewolucja, jeśli o to chodzi. Ja ci powiem, jako mężczyzna mogę ci powiedzieć, że moim zdaniem zmieni dużo i w zachowaniu też mężczyzn. Ja już nawet to widzę wokół siebie. Że tak, nawet głupie żarty. Pół sekundy dłużej myślą, zanim coś powiedzą. No i dobrze. Ale zadam ci teraz dwa jakże proste pytania. Po pierwsze, dlaczego w Polsce nie mamy takich skandali? Czy to znaczy, że w Polsce z takimi zjawiskami nie mamy? Pytam cię bardziej jako kobietę niż dziennikarkę. Czy to znaczy, że w Polsce nie mamy do czynienia z takimi skandalami, na przykład w środowisku filmowym, rozumiem, że w ogóle takie rzeczy się nie zdarzają, to pierwsze, czy w politycznym środowisku, to pierwsze pytanie, a drugie pytanie nie pamiętam, ale sobie przypomnę, jak będziesz odpowiadać na to. To pierwsze pytanie, powiem ci, że sobie też zadaję to pytanie. I nie wiem, znaczy wydaje mi się, że są takie sytuacje, bo nie jesteśmy święci na pewno. Wydaje mi się, że jeszcze chwilę. Tak, oczywiście. Zauważ, co ważnego w Polsce się stało. W Polsce ta akcja, która po Weinsteinie się rozpoczęła w internecie, czyli Me Too, wtedy, kiedy kobiety pisały w internecie, opisywały swoje doświadczenia z molestowaniem i podpisywały to hashtagiem ja też albo Me Too. I to była ogromna akcja. Znaczy, ileż tam było opowieści. Odważne bardzo. Mówię o Polsce, bardzo odważne opowieści. Ale zauważ, że to były w większości, to były takie bezimienne wyznania, bez nazwisk, czyli na przykład, nie wiem, sąsiad, wujek, chłopak na randce, no, tego typu sytuacje. Widziałem też opowieści, bardzo znana postać, jakiś tam, coś tam, ale nie napiszę kto. Tak, więc po prostu dużo... Właśnie nie wiem, czy to
wynika ze strachu, czy to wynika ze wstydu chyba bardziej. Mhm. Bo kobiety w Polsce ciągle się wstydzą. I właśnie tutaj mówię o tej zmianie, która może się odbyć dzięki tej akcji nie tylko u mężczyzn, ale przede wszystkim u kobiet, że kobiety przestaną czuć się na przykład współodpowiedzialne za molestowanie. Mhm. I przestaną myśleć, faktycznie, może pozwoliłam mu na za dużo, albo może wysyłałam nie takie sygnały. No to są absurdalne po prostu pytania, które kobiety sobie naprawdę zadają. Czyli ta filozofia sama się prosiła o gwałt, bo się źle ubrała, tak. Jest dalej aktualna. Tak. Nie wiem, czy wiesz, bo ja szukałam w ogóle, gdzie to jest też w polskiej świadomości, gdzie są podstawy tego. I pamiętam, jak czytałam Sztukę kochania Wisłockiej, czyli tę rewolucyjną książkę, która zmieniła postrzeganie do seksuologii kobiet, i ta Wisłocka, która pisała, że kobieta ma prawo do orgazmu, kobieta ma prawo do przyjemności i tak dalej, i tak dalej. I ona nawet tam pisała coś takiego, że no, chłopcy w pewnym wieku, to wiadomo, że im tam buzują hormony, więc generalnie trzeba na nich uważać, a dziewczyny to nie powinny ubierać się zbyt wyzywająco w takim i takim wieku, bo za bardzo kuszą. Więc nawet to jest naprawdę jakoś tak mocno zakorzenione w naszej kulturze. Ja też zwracałam bardzo często... Czy to może być powód, dla którego u nas nie ma takich skandali, bo jeszcze nie, bo w Ameryce musiałeś najpierw ten skok dokonać właśnie, że kobiety uwierzyły w siebie i uwierzyły, że nie odpowiadają za to, że są molestowane, więc u nas też dopiero musimy wykonać ten skok, no żeby takie historie się ujawniały. Tak, to musi wyjść od kobiet. To musi wyjść od kobiet, absolutnie, więc wydaje mi się, że tutaj naprawdę mamy jeszcze dużą drogę do zrobienia, nawet jak myślę o takich bardzo podstawowych zachowaniach w szkole. Znaczy to, żeby nauczyciele, nauczycielki nie ignorowali sytuacji, że chłopcy, nie wiem, strzelają dziewczynom ze stanika albo pozwalają sobie na niewybredne żarty, bo koleżance zaczęły rosnąć piersi, albo takie rzeczy, które są ciągle na porządku dziennym, a my je jakoś tak ignorujemy, mówimy, a dobra, wiadomo, chłopcy tacy są. To nie jest normalne. Chyba jest czas na to, żeby powiedzieć, że pewne zachowania nie są normalne. No, jakieś głupie żarty wujka Janusza na imieninach nie są normalne. Znaczy, jeśli nas bolą, po prostu nie są normalne. I przypomniałam sobie drugie pytanie, jakie miałam ci zadać. Czy nie boisz się, i to mówię o czym usłyszałem od paru pań w ostatnich dniach, przy też prywatnych dyskusjach o tym, co się dzieje w Hollywood. Czy nie boisz się, że te skandale doprowadzą do sytuacji, w której sami się sparaliżujemy i że to się posunie za daleko? I nagle się okaże, że powiedzenie, to przysłowiowe powiedzenie koleżance, pięknie dziś wyglądasz, nagle się okaże, że to jest molestowanie i że można stracić pracę i karierę zniszczyć komuś z jakiegoś banalnego powodu. Obiektywnie banalnego mówię, tak? Nie rozumiemy. Tak, to jest też dyskusja, którą obserwuję w internecie. Dla mnie jest absurdalna. Ja ci powiem, że ostatnio rozmawiałem z panią służbowo do tekstu w Onecie, który powiedział, że raz złapanie za pierś pani to jeszcze nie jest molestowanie. Więc nie mówię o takich sytuacjach. No właśnie. Tylko mówię o sytuacjach obiektywnie jakby niewinnych, tylko że po prostu doprowadzimy do sytuacji, w której też można to użyć, tak? Można powiedzieć, no to tak jak mówię, no można zniszczyć człowiekowi karierę z obiektywnie niewinnego powodu. No, absolutnie nie uważam. I uważam, że w ogóle taka dyskusja jest absurdalna, bo po pierwsze, nie mylmy pojęć. Czym innym jest powiedzenie koleżance, ładnie dziś wyglądasz, a czym innym jest złapanie jej za pierś. Chyba się zgodzisz ze mną, to jest naprawdę coś zupełnie innego. Staram się właśnie podkreślić, że pytam cię o sytuacje obiektywnie niewinne. Że ta poprawność polityczna. Ale czym jest? No właśnie. Zbyt radykalnym pojęciu może doprowadzać do takich sytuacji. Tak, no to myślę, że każdy gdzieś tam. Zastanawiam się, skąd w ogóle wynikają takie pytania. Czy ja na przykład mogę koleżance powiedzieć, że ładnie wygląda? Oczywiście. Masz teraz szansę poedukować ludzi trochę, bo ludzie nie wiedzą. Stąd oczywiście, że można. Można koleżance powiedzieć, że ma ładną bluzkę, że ładnie wygląda, że ma ładną fryzurę. Oczywiście można to powiedzieć. Nie można jej powiedzieć.
powiedzieć, że masz ładny tyłek, albo że nie wiem, że masz duże piersi. No jakby nie, czy, teraz używam bardzo delikatnego języka, wiadomo, że ten język wygląda inaczej. Nie można publicznie rzucać tego typu świńskich żartów, nie można odzywać się tak jak Dustin Hoffman do producentki albo pisarki, scenarzystki, z którą pracował, że nie wiem, czy mogę takich wyrazów używać teraz rano, tak? Słuchaj, jesteśmy na żywo, że... chcesz powiedzieć, to najwyżej się oburzę i... To ta pani się oburzyła, tak, że on chciałby jej lewą pierś na lunch i łechtaczkę na śniadanie. No jakby nie można po prostu, albo że jest to, no, rozkładając ręce, że jest to nowe ciało do zbadania. To po prostu nie, jakby nie. Była po tej całej pierwszym tym takim rzucie tego skandalu, był taki, dużo memów się pojawiło w internecie, prawda? Był między innymi taki wykres, gdzie było takie pytanie, czy mogę złapać kobietę za, czy mogę klepnąć kobietę w pupę. I tam było takie bardzo dużo różnych pytań i strzałek i tak było tylko w przypadku, jeśli jest moją, nie wiem, żoną, dziewczyną, partnerką i ma na to ochotę i wiem, że ma na to ochotę, albo powiedziała mi, że ma na to ochotę i wtedy było tylko tak. Napisali, jesteśmy w prywatnej sytuacji. Tak, tak, i jesteśmy w prywatnej sytuacji. Nie wiem, czy partnerka by się zgodziła, że mi ją klepną w pupę przy No udziach. Raczej nie, więc raczej było nie, tam tak. Właśnie, że prywatna sytuacja, wyraża na to zgodę i super, tak. I było bardzo dużo takich strzałek z pytaniami, jeśli jest na przykład moją koleżanką z pracy, nie. Jeśli jest na przykład, i tam było podwładno. Dużo po prostu podwładno albo coś, tak. I wszędzie był, i było dużo właśnie takich pytań. I on świetnie po prostu ten wykres oddawał jakby ale sedno ten tej wykres, dyskusji. Tak, ale ten wykres też mówi o tym właśnie, że ludzie zadają pytania i nie wiedzą po prostu, chcą się dowiedzieć. Ja na przykład czasami słyszę pytania od ludzi, którzy mnie pytają, czy jak używam słowa Żyd, to znaczy, że jestem antysemitą. Tak, ludzie nie dlatego, wiedzą, że po prostu w Polsce nie, coś nie, są zagubieni trochę. To jest pejoratywne, to jest absurdalne, no tak. I tu mamy podobną sytuację. Ja też wiem od wielu mężczyzn, z którymi rozmawiam, że oni nie oni chcą traktować kobiety tak, jak kobiety sobie życzą, żeby je traktować. Tylko czasami nie wiedzą po prostu. I to znowu nie mówimy o oczywistych sytuacjach, jak klepanie w pupę, bo moim zdaniem to jest oczywiste, że tego nie wolno. Ale są sytuacje właśnie na przykład... Pytanie, czy mogę powiedzieć koleżance w pracy, że ładnie wygląda, to jest pytanie, które ja usłyszałem od kogoś. Czy Bartek, czy jak powiem koleżance, że ładnie wygląda, to ją molestuje? Znaczy dla mnie takie, no, nie wiem, być może faktycznie, nie wiem, może ktoś sobie takie pytania i ty zadaje. Też mówisz, znaczy, wydaje... Ty też mówisz, ciebie to może nie obrażać, a co z kobietą, którą obraża takie pytanie? Czy to jest... Stwierdzenie, że ładnie wygląda? Tak. Nie sądzę, żeby... Znaczy bardzo bym nie chciała, żeby właśnie cała dyskusja wokół Weinsteina, molestowania i tego, czym jest molestowanie, żeby właśnie była banalizowana, żeby była sprowadzana do tego typu pytań, bo teraz jak będziemy się zastanawiać, czy powiedzenie, że ładnie wygląda, czy nie, jeśli ona sobie tego życzy i jeśli nie czuje się tym obrażona, oczywiście, że nie jest molestowaniem. Jeśli poczuje się urażona, można powiedzieć, przepraszam, nie wiedziałem, że cię to... Nie miałem złych... zamiarów. No po prostu też pytanie, w jaki sposób to powiesz. Wydaje mi się, że każdy gdzieś tam, no powiedz mi jako mężczyzna, wydaje mi się, że każdy mężczyzna też no nie jest debilem i też gdzieś czuję, że są zachowania, czy są rzeczy, których po prostu w sytuacjach oficjalnych, w pracy, czy nie wiem, no wśród nawet w grupie znajomych nie powinien robić. No, tyle. Co, ja może przez to, że przez wiele lat mieszkałem w Stanach, to tam trochę przesiąknąłem tą filozofią i ja w ogóle jestem zwolennikiem poprawności politycznej. Uważam, że to jest mechanizm, który ma pozytywny efekt na ludzi. I w związku z tym uważam, że trzeba się kierować zdrowym rozsądkiem po prostu. I zgadzam się, powiedzenie jesteś głupia może być obraźliwe, ale może być też cudownym, wspaniałym powiedzeniem do partnerki właśnie. Wszystko zależy od kontekstu, od sytuacji. Inaczej, zależy jak to powiesz, zależy w jakiejś, do kogo. Dokładnie. I to klepnięcie w pupę przysłowiowe też wszystko zależy od sytuacji, miejsca, osoby. Tak, wszystko zależy. Tak, no. Więc możemy uważam, się zgodzić się na pewno ale to jest trudne. Tak. Ale to nie jest, wiesz, to nie jest łatwe, ludzie najbardziej ale... lubią jak...
trzeba pocałować kobietę w rękę i to znaczy, że jestem szarmancki. To nie jest matematyka, no nie powiemy tutaj, że 2 plus 2 to jest 4, prawda? No to jest, jak powiedziałeś, zdrowy rozsądek. Myślę, że możemy się zgodzić co do jednego, że wszelkie naruszanie cielesności drugiej osoby jest po prostu poza wszelką dyskusją. Nie jesteśmy... Ja lubię inną definicję, że nie wolno powodować, żeby druga osoba czuła się niekomfortowo. I to jest, jak to wszystko się zawiera w tym, tak? No, jeżeli się czuje komfortowo z czymś osoba, obiektywnie wiemy o tym, że ona się nie mówi nam tego, że, znaczy wiemy, że się czuje komfortowo, nie mówi, że się czuje niekomfortowo, to jest okej. A w momencie, kiedy się ta osoba czuje niekomfortowo, to znaczy, że to jest nieprawidłowe zachowanie. Ja bym chciała tylko, wiesz, zwrócić właśnie uwagę na jedną rzecz i podkreślić jedną rzecz, że w tym momencie oczywiście możemy zastanawiać się, czy powiedzenie koleżance w pracy, że ładnie wygląda, jest molestowaniem, czy nie, ale wolałabym jednak się skupić na tym, żeby uświadamiać kobiety, że nie mogą pozwolić sobie na sytuacje bardziej, wiesz, drastyczne, jak na przykład obnażanie się mężczyzny przed tobą, albo właśnie gwałt na pierwszej randce, albo że ta dyskusja moim zdaniem dotyczy naprawdę czegoś dużo głębszego i dużo poważniejszego. I patrz, ta ostatnia, widziałaś w Fakcie, parę dni temu było, czy w Super Expressie, historia tej pani, którą szef zapłacił jej. Jak w Wilku z Wall Street zapłacił, żeby naga przybiegła się pobliżu. To się w Warszawie zdarzyło teraz, nie 20 lat temu i nie na Wall Street w filmie. I to zrobiła? Tak, ja na to zrobiła. Przebiegła się. Oczywiście nie miała pojęcia, że 30 osób to sfilmuje i wrzuci do internetu. Znaczy, jak można w ogóle coś takiego zaproponować? No więc widzisz, my z tą dyskusją jesteśmy naprawdę zupełnie gdzie indziej. Ale trzeba ludzi edukować. Dziękuję Ci bardzo, Patrycjo. Państwu też dziękuję. Zobaczymy się za chwilę na górze, ale póki co Marcin Zawada, JON24 i wiadomości.